Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mamy bardzo wiele pytań do premiera Tuska, ale trudno zadawać je w atmosferze skandalu. Dlatego haniebne dla tej Izby jest, że nie poparliście Państwo wniosku o odroczenie obrad do jutra. O tym, jak tolerował Pan Marszałek wyskoki posła Brauna, mówił przed chwilą Pan Minister Czarnek. Ale Szanowni Państwo, w momencie, kiedy jako pretekst wykorzystujecie skandaliczne zachowanie posła Brauna po to, żeby większość parlamentarna wycofała swoje pytanie, należy się zastanowić, komu to służy. Chcecie skrócić debatę? Chcecie ograniczyć pytania do premiera Tuska? I szanowny panie marszałku, proszę się nie oburzać. Odpowiedzialność wiąże się z pańską rolą. Ja wiem, że to nie jest łatwe. To nie jest tylko poklask i cieszenie się z popularności. Widzi pan, panie marszałku, do czego może doprowadzić pogoń do lajków i oglądalności? Należy wziąć odpowiedzialność. Panie pośle. Panie pośle, za obarczanie mnie odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za ten antysemicki wybryk spotka pana wniosek z mojej strony do Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast nie, drodzy państwo, są pewne granice. Są pewne granice. Zobaczcie, co się dzisiaj stało. Stała się rzecz, która powinna nas dzisiaj zjednoczyć. Powinna nas dzisiaj zjednoczyć w sprzeciwie wobec tego, co się stało. To powinna być treść tego, co dzisiaj czujemy i myślimy. Jestem o tym głęboko przekonany, chyba nie tylko ja. Natomiast mam nadzieję, że wyciągniemy też z tej sytuacji stosowne wnioski. Rozumiem, że to było pytanie, które zadał pan poseł. Nie rozumiem tego, że twierdzi pan, że debata jest ograniczana, podczas kiedy jest wręcz przeciwnie, to państwo będziecie zadawać premierowi pytania. Bardzo proszę, żebyście państwo zachowali spokój.